Dzień dobry, moi drodzy. To jest, można by rzec, zupa konfrontacyjna, nieco bardziej klasyczna, gdyż ta zupka od Knora niegdyś nazywała się Amore Pomidore, natomiast teraz doszło do rebrandingu już jakiś czas temu. Zupka nazywa się Nudle Pomidorowe Łagodne Knor, ale nie dajmy się zmylić, to jest zupka Amore Pomidore, która posiadała swoją counterpart w postaci Diabolo Pomidoro. Także to jest właściwie taki OG zupka El Classico. Jeśli ktoś w Polsce zaczynał swoją jakąś przygodę z zupkami chińskimi i nie zaczynał od jakichś, wiecie, zupek właśnie wifonowskich, wiecie, o co chodzi, można to właściwie tak na trzy kategorie podzielić. Albo zupki wifonowskie, typu złoty kurczak i tak dalej, albo jakaś zupka curry, albo zupki z jakiegoś hipermarketu, typu te kuksu w takich dużych miseczkach, albo właśnie Knorr, taka zupka pomidorowa bardziej klasyczna, więc oczywiście wiwar nabrany, makaronik nabrany, nasze nudle, przepraszam, i próbujemy. No, smakuje dokładnie tak jak zawsze, czyli benzoesanem sodu i tak dalej. Nie, no, śmieję się oczywiście. Wiadomo, że w takich zupkach są konserwanty i tak dalej, ale jest, jakby to jest ten sam smak, który lata temu jadłem. I mimo rebrandingu na nudle, mimo tego, że to nie jest Amore Pomidore, ta zupka smakuje tak samo jak lata temu, kiedy ją próbowałem pierwszy, drugi, dziesiąty raz. Jest to zupka pomidorowa, klasyczna polska, knorowska, smaczna, łagodna. Dobra, powiedziałem nawet, że jest troszkę lepsza niż kiedyś, jak bym powiedział, bo ma trochę więcej smaku. Wtedy pewnie przez to, że była osobna linia produkcyjna na Amore Pomidore i Diabolo Pomidoro, to inaczej to trochę się różniły tym smakiem, nie? Więc też trochę wtedy się różniły. Więc teraz te nudle, moim zdaniem, są lepsze niż Amore Pomidore było. Spoko. Dobra zupka. Myślę, że jakby ktoś miał smaka i mówi, ale bym sobie zjadł taką zupkę jak dawniej, to myślę, że zjadłbym ze smakiem. No i do tego jeszcze punkty nostalgii. Także za punkty nostalgii dodatkowy punkt, więc 7 plus 1 to jest 8 punktów. Ode mnie zostaje zupka nudle pomidorowe łagodne. Dziękuję wam. Trzymajcie się.